Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 10 listopada, minęła 20:25. Jesteśmy na żywo. Dzisiaj jest tak troszkę inaczej niż zwykle, bo zwykle to ja we wtorek mówię, że już jutro w kioskach, a ten numer tygodnika ze względu na to, co jutro się wydarzy. Jutro się wydarzy, proszę Państwa, rajd samochodowy, ale to może będziemy mieli okazję o tym pogadać chwilę. I właśnie w związku z tym, że jutro się wydarzy taki rajd, to tygodnik się ukazał już dzisiaj, więc ja mówię Państwu o tygodniku, który już Państwo w kioskach znaleźli. No bo właśnie wyjątkowo we wtorek, a nie w środę, ten nadzwyczajny świąteczny numer tygodnika Gazeta Polska już jest do kupienia. Uwaga, bo do tego numeru dołączyliśmy taką specjalną naklejkę. Ona jest absolutnie nieużywana i wyjątkowa. Naklejka z napisem "Nie strajkuje". To jest taka nasza odpowiedź na, no Państwo wiedzą na co, no, na to, co tam ta wyprawia. To oni roznieśli śmierć i zarazę. To nie jest takie oskarżenie wprost, jakie ja kieruję, tylko tytuł artykułu Piotra Lisiewicza, który Państwo znajdą w tygodniku najnowszym. A w tym artykule jest między innymi taka wypowiedź pewnego pana profesora. Po wielkich protestach zwolenników aborcji na życzenie drastycznie wzrosła liczba zarażonych koronawirusem. Wystarczy spojrzeć na krzywą przyrostu zachorowań, by zobaczyć, że jest ona ściśle powiązana z tymi wydarzeniami. Po 2-3 tygodniach pojawią się pierwsi pacjenci z protestów z dekompozycją oddechową. Potem nadejdzie fala zgonów. Ta tragedia nie powinna się wydarzyć. Teraz musimy walczyć o to, by nie załamał się system ochrony zdrowia, bo to oznaczać będzie drastyczny wzrost śmiertelności, tak powiedział profesor Grzegorz Gierlach, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. I między innymi tę wypowiedź pana profesora w artykule Piotra Lisiewicza pod tytułem "To oni roznieśli śmierć i zarazę" Państwo znajdą. Ponadto w tygodniku jest wywiad numeru z innym panem profesorem, z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Maciek Kożuszek rozmawia z panem profesorem, a pan profesor Krasnodębski mówi tak. W tej schizofrenicznej epoce nazwanie mężczyzną kogoś, kto deklaruje, że czuje się kobietą, jest potępione jako zadanie mu niesamowitego cierpienia. Z drugiej strony nie można mówić o cierpieniu dzieci z syndromem Downa zabijanych przed urodzeniem. Polecamy Państwu tę rozmowę. Lempart i piekło kobiet. Ścieżkę wyjścia z bagna opracować ma rada konsultacyjna zebrana przez Martę Lempart, wrocławską deweloperkę, która ma ambicje, by zostać liderką ruchu feministycznego w Polsce. W skład rady, która według buńczucznych zapowiedzi ma negocjować warunki dymisji rządu, weszli między innymi tajny współpracownik komunistycznych służb, polityk związana z sektą głoszącą przybycie Słowian z kosmosu, działaczka odczuwająca ekstazę na widok niszczonych kościołów i student deklarujący się jako komunista. Tak ujawnia w swoim tekście Grzegorz Wierzchołowski. Pani redaktor Dorota Kania, być może Państwo kojarzą, pani redaktor Dorota Kania zaprasza zarówno do lektury, jak i do TV. Dlaczego? Dlatego, że już o 21:30 na antenie Republiki dzisiaj, o 21:30 będzie najnowsze wydanie programu Doroty Kani. Kim są autorytety popierające uliczne zadymy strajku kobiet? I w końcu systemu właśnie Dorota będzie o tym mówiła. Uliczne zadymy organizowane przez strajk kobiet uruchomiły w cudzysłowie autorytety, które zawsze zabierają głos, gdy tylko jest okazja do skrytykowania prawicy. Tak zauważa pani redaktor Kania. Sylwetki osób zaangażowanych w poparcie dla protestów odbywających się w ramach tego strajku kobiet. Wśród gremiów popierających proaborcyjne agresywne bojówki znalazły się konferencje ambasadorów RP, rektorzy uniwersytetów, a generałowie w trosce o porządek. Jak na ironię spora grupa sygnatariuszy w czasach PRL wiernie i czynnie służyła komunistycznemu ustrojowi. O tym w dzisiejszym końcu systemu o 21:00. A skoro już mówimy o takich uczonych radach, to ja znalazłem, proszę Państwa, taką uczoną radę od pana profesora Radosława Markowskiego. Pan profesor reprezentuje na co dzień
uczelnię SWPS. No wiele razy w mediach pan profesor Markowski pokazywał, że PiS-u to on nienawidzi. I to jest takie szczere uczucie u niego. Oto jakich rad pan profesor udziela Marcie Lempart i jej towarzyszkom. Oczywiście pan profesor nie radzi, jak stworzyć program, jak przekonać do siebie ludzi, jak wygrać wybory. Nie, rady pana profesora polegają na czymś innym, co jest taki przepis na to, jak obalić ten rząd, ale obalić przemocą, siłą na ulicy. Aborcja, tylko pretekst oczywiście, te uliczne awantury mają spowodować to, że ten rząd upadnie, a wtedy władze przejmą, no ja zrozumiałem, że nie ci, którzy obalą, tylko zupełnie kto inny. Ale proszę posłuchać, co pan profesor mówi. Ogólnie aktualnie protesty powinny się odbywać i trwać. Zgadzam się, że poprawka na pandemiczne zagrożenie jest potrzebna. Ale wydaje mi się sensowne, a nawet uważam za błędne, by ktoś inny przejmował teraz władzę. No bo niby kto? I dlaczego miałby za ten bałagan i brak odpowiedzialności odpowiadać? Pewnie protesty z czasem trochę osłabną, ale nie sądzę, zapaliły się całkowicie. Polecam paniom, aby ten protest uniwersalizować. Bo jeżeli pozostanie tylko aborcyjno-kościelny, to bardzo łatwo będzie go skomprować. Ten słuszny protest, mówi pan profesor Radosław Markowski, trzeba opaść w szersze cywilizacyjne wyzwania, od których nie uciekniemy wyzwaniami klimatycznymi, ochroną świata ożywionego, problemem biotechnologii itd. Po drugie, bałbym się centralizacji. Namawiam do alkalizacji ruchu. Wiele rozproszonych inicjatyw, protestów, wpływanie lokalnie, a nie centralnie, niech będą komórki w Kielcach, Zamościu, Busku i tak dalej, bo to jest trudniejsze do kontrolowania i zwalczenia. I to jest uczona rada pana profesora Radosława Markowskiego, a teraz co na to rzeczywistość? Z TVN-u państwo tego nie dowiedzą. A to za chwilkę. Pan Mirosław ze Szwajcarii. Kłaniam się, panie Mirku. Dobry wieczór. Co tam u pana? Dobry wieczór. Wszystko w porządku, panie Jacku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana i pozdrawiam serdecznie wszystkich moich rodaków w Polsce i na świecie. Szczęść Boże. Dziś chciałbym ustosunkować się do wyborów prezydenckich w USA. I napiszę po prostu tak szybko. Dopóki piłka jest w grze, a jest, nie można mówić, że Biden wygrał wybory, to czekajmy i zobaczymy, co te media później lewackie powiedzą, jak wyjdzie tak jak z juniorem Bushem. W ogóle jestem bardzo rozczarowany społeczeństwem amerykańskim. Kiedyś w latach 70. pomyślałem sobie, że to jest bardzo inteligentne społeczeństwo. Nawet były w moich marzeniach emigracyjnych takie marzenia emigracji do USA. Ale kiedy dzisiaj widzę, jak to społeczeństwo zostało ukute tą igłą afroamerykańską, lewacką, no to jest mi bardzo przykro. Ja sobie nawet zrobiłem taką chronologię, jak wybory w Ameryce wypadały tam powiedzmy od 60. lat. I na przykład Richard Nixon, 69. republikanin, pan Ford, 74. republikanin, Jimmy Carter, 77, lewak, demokrata. Ronald Reagan, 81, republikanin. George Bush, republikanin, 89. Bill Clinton, lewak, kłamca zresztą. Sądowy, co przysięgał na Biblię, a miał tą jednak aferę z tą panią Liwińską, czy jak to ją się nazywało. Później był George Bush w 2001 roku, co sąd uznał, że jednak on miał prawo być prezydentem. Miejmy nadzieję, że będzie tak tym razem, że sąd uzna, że jednak Donald Trump jest tym prawowitym prezydentem USA. Później był Barack Obama w 2009 roku, demokrata, lewak. Nie wiem, za co dostał tego nagrodę, za co został nagrodę Nobla. Chyba za to, że go lewacy wspierali, że został prezydentem. No i dzisiaj mamy tego, i dzisiaj mamy właśnie Donalda Trumpa. Mi jest bardzo przykro,
że społeczeństwo amerykańskie tak zostało zbazowane przez tą bolszewię lewacką. Ale widzę, że ta ideologia idzie na całą Europę. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, w Niemczech czy gdziekolwiek, ale także, że dotarło do Ameryki. Ja jestem wielkim fanem Ameryki. Zawsze sobie myślałem, że Ameryka to są podstawy demokracji. Ale widzę, jak tam lewactwo zdominowało tą całą Amerykę, to jest mi bardzo przykro. Tylko tyle chciałem powiedzieć, panie Jacku. Pozdrawiam serdecznie i miejmy nadzieję, modlę się cały czas o to, żeby jednak Donald Trump został tym prezydentem USA. To jest bardzo dobrze dla Polski. Nie trzeba sobie tam sugerować przez tę bolszewię lewacką, że jak Biden, to też będzie taki dobry dla Polski. Biden już pokazał, co on myśli o Polsce, co on chce dla Polski. Ja się modlę o to, żeby Donald Trump, zgodnie z wyrokiem sądu, został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję i zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego, dziękuję uprzejmie. To jest tak z tymi, no tak pan mówi o tym społeczeństwie amerykańskim, to jest tak z tymi Amerykańcami, że oni są tacy troszkę ruscy z pieniędzmi, to się nie oszukujmy, że tak nie jest. Ale, panie Mirku i szanowni państwo, ten podział jest taki no pół na pół. Nie wiem, zobaczymy. Ja aż taki mądry nie jestem, żebym się ośmielał wypowiadać na temat tego, jak to się rozwinie i co tam z tego będzie i jak to się skończy generalnie. Do tego profesora Markowskiego wracając. Więc pan profesor Markowski radzi Lempart, żeby nastąpiła alkalizacja tego ruchu, żeby ten ruch nie był scentralizowany. No i teraz jak wygląda, przepraszam, że się śmieję, jak wygląda rzeczywistość? W TVN-ie państwo naprawdę o tym nie powiedzą. Olsztyn, działaczki tego ogólnopolskiego strajku kobiet z Warmii i Mazur we wspólnym oświadczeniu skrytykowały agresywną formę protestów, ataki na policjantów pilnujących demonstracji. Nie odpowiada nam radykalizm i wydarzenia, które nawiązują do praktyk ruchów narodowych, na przykład race na protestach, ataki na policję w Olsztynie, która naszym zdaniem dotychczas zachowywała się bezstronnie, zdarzające się ataki na budynki sakralne, brak odpowiedzialności za udział młodzieży niepełnoletniej w protestach, to wszystko im się nie podoba i nie odpowiada. Nie odpowiada nam język i forma w ogłoszonych na konferencji prasowej, a z nami nieskonsultowanych, tak zwanych 13 postulatach. Jest ich też zbyt wiele i trudno je będzie zrealizować. Tak tłumaczą koordynatorki grupy w mediach społecznościowych. Skarżą się te aktywistki również na brak kontaktu z liderką strajku kobiet, Martą Lempart, z którą chciałyby rozmawiać o dalszym kierunku rozwoju ruchu, atakach na nas przedstawicielek partii, która powinna bronić praw kobiet, oraz środowisk związanych z tą partią. No i w tym oświadczeniu podano także, że jeśli zarząd nie wyznaczy nowych administratorek, grupa zostanie zlikwidowana 15 listopada o godzinie 20. Tak wyglądają te uczone rady pana profesora Markowskiego i tyle są warte, jak się je skonfrontuje z tak zwaną rzeczywistością. Pan Edward z Rybnika, kłaniam się. Dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim widzom. Pozdrawiam przy okazji tego pana ze Szwajcarii, bo znam go z forum, także bardzo pozdrawiam. A chciałem tylko powiedzieć, co się dzieje z tymi szczepionkami, bo to teraz pan nasz premier dużo o tym mówił i dużo znowu obiecywał. Bo ja od 16 września mam recepty na szczepionki grypy i czekam. Nie ma i powiedzieli mi w aptece, że bym się już nawet nie łudził, bo nie będzie. No i to w zasadzie byłoby tyle. Aha, dodam, że te dla takich starych jak ja te szczepionki miały być za darmo, a jest tam na recepcie opłatność 50%. Czy teraz będzie to samo dla emerytów, ta przyszła szczepionka, która daj Boże będzie, to nie wiem. No to tyle w zasadzie miałbym zastrzeżeń do tego, co się dzieje. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobrej nocy życzę i zdrowia dużo. Wszystkiego dobrego, panie Edwardzie, wzajemnie. Tak, zdrowie jest ważne i trzeba nie dbać, bo jak się trafi do szpitala, proszę państwa, to może być różnie. Dlaczego? Dlatego, że
No mówią, że głupota nie boli, a jednak do tego zdarzenia, o którym myślę, doszło dzisiaj w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Około godziny 6 rano strażacy dostali zgłoszenie o pożarze na oddziale, gdzie przebywają pacjenci chorzy na COVID-19. Okazało się, że zapaliła się instalacja tlenowa, do której podłączony był pacjent chory, a przyczyną było to, że ten pacjent postanowił zapalić papierosa. Jak powiedział RMF FM Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi, na pacjencie częściowo spłonęło ubranie oraz fragment pościeli na łóżku. No i ma lekko poparzoną rękę. Pożar został ugaszony jeszcze przed przybyciem strażaków. Nie dość, że głupi, to jeszcze chory, no. A mówią, że głupota nie boli. Proszę państwa, pani prezydent, a to za chwilkę powiem, ale to o pani prezydent z Gdańska chciałem, a pan z Gdyni zadzwonił, pan Czesław z Gdyni. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie. Mam taką sprawę. Dzieje się moim zdaniem coś niedobrego w mojej stacji Republika. Nie wiem, czy pani Dorota tego nie widzi. Jest ten program, który nazywa się Salonik Polityczny. Halo? Słucham pana. Jest ten program, który nazywa się Salonik Polityczny. W tym programie występuje pan Ziemkiewicz, pan... Gdyby pan z łaski swojej podpowiedział, przypomniał. Trzech dziennikarzy występuje. Pan Ziemkiewicz, pan taki łysy. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska. Pan Łukasz Warzecha? Warzecha, tak. Pan Warzecha i trzeci pan. I stało się coś takiego, że pan Warzecha to ja sobie odpuszczam, bo to była osoba zawsze, określiłbym, taka piąta kolumna. To jest pan, który nie ma nic przeciwko temu, wypowiadał się kiedyś w telewizji, że nie ma nic przeciwko temu, że prasa w 80% należy do zagranicznych koncernów, szczególnie niemieckich. I on nie widzi w tym nic szczególnego. To jest normalne. W każdym razie pan Warzecha, no jeszcze wielokrotnie, no podziękowali mu w końcu w tej audycji w telewizji. Ale panie Czesławie, przepraszam najmocniej, bo pan dzwoni do innego programu i teraz tak, co pan chce powiedzieć mnie? Co pan chce powiedzieć w tej sprawie, że jest ten program Rafała i że tam, to też nie jest do końca tak, że zawsze jest tych trzech panów, bo tam Rafał tym składem rotuje, są różni dziennikarze. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że pan Warzecha w ostatnim, teraz niedzielnym wystąpieniu wystąpił wprost już, bez żadnych osłonek. Do tej pory tak się troszeczkę migał, ale wystąpił wprost przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kategorycznie. Fantastycznie, naprawdę. Nie oglądałem, przepraszam, nie wiem. Bardzo się cieszę, to świetnie, to wspaniale, to jest dowód najlepszy na to, że jesteśmy normalni. Że to nie jest tak, że tutaj są tylko sami tacy, którzy będą opowiadali o tym, że Jarosław Kaczyński to jest przystojny, wysoki blondyn i tak dalej. No to przykro mi w takim razie. Ale dlaczego panu przykro? Panie Czesławie, dziennikarz zawsze mówi w imieniu swoim i obywateli. Ja jestem pewien, znając Łukasza Warzechę, którego przy okazji pozdrawiam, że Łukasz się zachowuje tak już od wielu, wielu, wielu lat. Tak. Że on zawsze mówi w swoim imieniu i obywateli takich, którzy myślą tak jak on. I ma do tego prawo. I świetnie, że tak jest. I fantastycznie, że to się zdarza na naszej antenie. Bo gdyby to było tak, że tutaj jest jednomyślność i że wszyscy mówią tak samo, to byłoby dopiero wtedy, powód do tego, żeby się martwić. Obawiam się, że to jest droga w ślepą uliczkę, ponieważ
tamta strona, że tak powiem, występuje zdecydowanie w obronie swoich wartości, swoich przekonań. Natomiast tu, jeżeli w programie w telewizji Republika, która powiedzmy, no nie wiem, opowiadała się zawsze, w każdym razie kiedy powstała, ja oglądam od początku, kiedy powstała, to była audycja, która proszę pana, opowiadała się po tej prawej stronie. I w tej chwili pan Warzecha, pan Ziemkiewicz, proszę pana, swego czasu jeździł na Słoniu z Korwinem. Potem zakładał, proszę pana, partię pod tytułem na bazie Kukiz 15 będzie zakładał partię. No a w tej chwili już też występuje przeciwko PiS-owi i przeciwko w trochę bardziej zawoalowanej formie niż pan Warzecha. A pan Warzecha już jedzie wprost. Bardzo mu się nie podoba, nie podobało mu się nigdy. To jest inna sprawa zupełnie. Nie podobało mu się nigdy. Pan Ziemkiewicz, jak mówię, dziwi mnie to, że człowiek w końcu bardzo inteligentny i powiedzmy tak się próbuje jakoś neutralizować. Ale to bardzo dobrze, że tak jest. Naprawdę, bo chodzi o to generalnie, żeby Wałęsą, powiem tak, miała być demokracja, a tu każdy mówi, co chce. No, przepraszam, tak, ale wydaje mi się, wie pan, że to krytyka Jarosława Kaczyńskiego, jak pan włączy TVN czy Polsat, słyszy pan od początku do końca. Ale ja chciałbym posłuchać, tak, no. Ja bym chciał posłuchać co innego z mojej stacji telewizyjnej, a jeżeli moja stacja telewizyjna też nadaje, to ja po prostu się wyłączam i nie oglądam. Ale najważniejsze w tym jest to, żeby to było szczere, żeby to było uczciwe, żeby to było tak. To nie jest szczere. Ja dam panu taki przykład. Proszę pana, swego czasu u nas na Wybrzeżu, bo ja dzwonię do pana z Gdyni. Proszę pana, u nas na Wybrzeżu w Gdańsku, proszę pana, odkryto tam złoża bursztynu i ryli tam tacy powiedzmy domorośli górnicy, którzy ryli i wydobywali ten bursztyn. I tam pozostało ziemia jak po bojowisku. Ja pamiętam, że pan Warzecha wtedy też drwił i kpił strasznie, że co mamy zrobić, wynająć tam strażników z bronią, żeby tego pilnowali. Tak, trzeba wynająć, jeżeli trzeba wynająć, bo zryte zostało ta ziemia tam i to tak pozostało, wygląda jak na Księżycu. Także pan Warzecha od początku był przeciw. Od początku był przeciw. Ja nie mam nic przeciwko temu, mówię. A pan Ziemkiewicz wie tam... Panie każdy tak. z nas, zwracając się do państwa, ja również, bierze odpowiedzialność za siebie. Ja nie będę w tej chwili, bo nawet nie mam na to ani czasu, ani możliwości, wchodził w tego typu dysputę i rozkładał na czynniki pierwsze u Łukasza, którego, tak jak powiedziałem, znam od lat i szanuję. To jest jego niezbywalne prawo jako dziennikarza, że on tak mówi, jak myśli. I ja zakładam, że on tak myślał. Niech pan Łukasz Warzecha to, co mówi, niech mówi w Gazecie Wyborczej albo w TVN-ie, a nie w tej stacji. Wolno mu mówić to, wszędzie pod warunkiem, że to jest tak, że to samo mówi tu i to samo mówi tam. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo państwa proszę, bo nie róbmy, bo będę bezsilny, no nie róbmy z tych naszych spotkań recenzji innych programów. Ludzie, ja nie mam do tego żadnego prawa, żeby tych innych kolegów oceniać. No bo jakie mam mieć? Chciałem państwu powiedzieć o tym, co zrobiła Dulkiewicz. Pan dzwonił z Gdyni, Dulkiewicz z Gdańska. Dulkiewicz generalnie ma problem z tym, że jakby w Teatrze Wybrzeże wystawili Niemców Kruczkowskiego, to ona by nie wiedziała, na jaki spektakl idzie. Bo dzisiaj jest ta rocznica Kryształowej Nocy i pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na Twitterze zamieściła taki
wpis z okazji tej rocznicy. 82 lata temu Kryształowa Noc, czyli pogrom nazistów na niemieckich Żydach. Pamięć należy się wszystkim ofiarom, ale także wdzięczność sprawiedliwym, którzy stanęli po stronie poniżanych, mordowanych. Dziś także potrzeba nam odważnego stawania po stronie krzywdzonych innych. No i internauci subtelnie zwrócili pani prezydent uwagę, że jednak to nie jacyś naziści, tylko Niemcy. Znów pani uwłacza ludzkiej inteligencji, o przyzwoitości nie wspomnę, tylko ciężko rozstrzygnąć, czy to bezmiar głupoty, czy wyrachowania. Znowu pani zgubiła słowo Niemcy. To nie tylko Żydzi byli niemieccy, naziści byli jeszcze bardziej niemieccy. A ci naziści to byli z jakiego kraju? Z nazistanu? Prawda jest taka, że Niemcy mordowali Żydów, a nie taka, którą chce pani budować na niepamięci dzisiejszego pokolenia, że naziści mordowali niemieckich Żydów, czyli mówiąc inaczej, Niemców żydowskiego pochodzenia. Krok jest tylko od stwierdzenia, że naziści mordowali Niemców. O, i tutaj właśnie pan Dariusz Piętka, bo to on jest autorem tego wpisu, filozof, moim zdaniem trafia w punkt, bo to było tak, że po tym złym słowie Polaka przeciwko Niemcowi, państwo pamiętają, naziści, którzy przybyli z tego nazistanu, napadli na Niemców, którzy są ofiarami, nie tak jak to AK, które współpracowało z nazistami, żeby mordować Żydów, jak przekazali takie świadectwo nazi ojcowie, nazi matki i tak dalej. No i to ma w głowie pani Dulkiewicz. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Ten Warzecha mi się przyśni. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Do jutra.